Dobrze, słuchajcie, kochani kolarze, kochani przełajowcy. Dzisiaj gościem specjalnym odcinka jest Habas. Siemandero. On nie jest gotowy na ten wywiad, bo to zawsze tych wywiadów udziela się jemu. Natomiast Habas to jest na tyle barwna i kolorowa postać w świecie kolarskim, a już pewnie wiecie, że nie tylko w naszym regionie zachodniej i północnej Polski, ale już i ogólnopolsko rozpoznawany. Bo jest to postać już prowadząca imprezy ogólnopolskie. Nie będziemy zdradzać tego, co na przyszły rok, ale parę grubych tematów jest. No to co, Habas? Siemandero, siemandero. Powiedz dwa słowa. Dużo wozie rowery rządzą. Tak, w ogóle w naszym życiu rowery rządzą, zarówno w twoim, jak i w moim. Tak. Wiesz co, ty masz takie piękne powiedzenie, którego ja często używam, że każdy ma swoje kolarstwo w życiu. Kto się pasjonuje tym kolarstwem, to są tacy oglądacze, jeżdżacze. Jest od groma tych konkurencji i tak dalej. I tak na przykład, jak ja się param zarówno ściganiem jeszcze w masterskich kategoriach, jak i prowadzeniem ludzi. Tak, ty masz prowadzić. Tak, czasem trzeba. Tak, ty masz swoje kolarstwo. Tak. Weź mi powiedz dwa słowa o tym twoim kolarstwie, bo ty jeździsz na rowerze dość mało, ale regularnie, tak, w formie rekreacyjnej. Tak. Czyli twoje całe kolarstwo to? To kolarstwo po prostu przez duże K. Od tego, że zaczynam dzień i kończę dzień na newsach kolarskich. Czytam wszystko o kolarstwie. Od kolarstwa torowego, przełajowego, oglądam wszystko. Właściwie w ostatnim pięcioleciu wszystkie książki, jakie przeczytałem, to były tylko o kolarstwie. W domu, w garażu posiadam wszystkie rowery do jazdy, więc mam i przełajówkę, i MTB, i szosę, i rower torowy, właściwie wszystko. Więc dlatego to kolarstwo jest dla mnie wszechobecne i od każdej strony potrafię je ugryźć, ale ja chcę te kolarstwo gryźć od każdej strony i rzeczywiście coraz częściej udaje się na szersze wody wypłynąć i, no i się z tego cieszę. No dobrze, a powiedz, mam takie pytanie. Dawaj. Bo to pewnie. Ale mam do ciebie mówić trenerze? Mogę? Nie, masz. Ja jestem trenerze. Do mnie burza. To trenerze. To jest burzowy kanał. To właśnie, to jest, co ciekawe, jest właśnie Habas, ale jest to wyrazem szacunku do każdego, kogo uważa, mówi trenerze. Tak. Nawet jeżeli ten człowiek jest księgowym albo, nie wiem, panią sprzedawczynią, nie, do pani sprzedawczyni, trenerze też się zdarza, bo ją szanujesz. Tak, ale tak. Dobrze, wiesz co, bo pytanie, to pewnie ludzi zainteresuje, bo oni znają ciebie jako speakera, jako takiego, jako taką dobrą duszę, takiego ogarniacza tematów w miasteczku rowerowym. Ale powiedz mi, bo teraz tak, no ja przyglądam się tobie dosyć mocno na tych imprezach. Ty znasz często z 200 startujących osób, no 90% tych, których raz czy dwa razy się pojawiło, to znasz ich z imienia i z nazwiska. Ja próbowałem ogarniać tych młodzików, juniorów, czasem jak nagrywam filmy. Ja nawet nie jestem w stanie ogarnąć tego, jak on ma na imię, a ty wiesz, kto prowadzi, kto jedzie, jak się nazywa i już po kolejnym cyklu nawet jak to wygląda w klasyfikacji. Możesz powiedzieć dwa słowa, jak ty się szykujesz do tego? Tak. Bo to nie jest tak, że sobie wstajesz rano, zobaczysz na listę startową, chyba że masz taką pamięć i w ogóle wow. To troszeczkę też pomieszany jestem. Po pierwsze, rozpoznaję koszulki. Po drugie, jeśli rozpoznaję koszulki, no to wiem, jaki klub i już wcześniej na pewno czytałem o tym klubie, więc znam bazę trenerską. Jeśli jedzie zawodnik danego klubu w czubie, mogę powiedzieć, no to już ograniczam ilość zawodników, którzy mogą być w czubie z danej sekcji do dwóch zawodników, trzech. I to jest taka troszeczkę droga eliminacji. Po trzecie, mam dużą umiejętność zapamiętywania ludzi w kaskach. Czyli to na ulicy już nie, tak? Tak. Miałem się ma Habas, kto to? Tak. Ostatnio z Bartkiem Wendlandem miałem taką sytuację, że Bartka Wendlanda przecież znam od wielu lat, właściwie od tych kategorii chyba najmłodszych. A słowa o Bartku, kim jest Bartek? Tak, Bartek Wendland, no to oczywiście teraz LK Strasa Zielona Góra, uczestnik wyścigu tego pucharowego w Taborze. To dojechał, wiadomo, na takim miejscu, na jakim jest teraz polskie kolarstwo, ale to taki zawodnik, który dobrze wróży. Ale z nim miałem taki problem, że Bartka Wendlanda w każdej chwili rozpoznam w kasku. A ostatnio z rodzicami, czy z mamą, tylko na placu boju widziałem go bez kasku i nie do końca miałem
Wiedzę, ale, że to jednak on. Ale na szczęście bazujesz na, pracujesz na tej płaszczyźnie, że ludzie są na ogół w kaskach, tak. Więc nie ma problemu. Co szczęście. Tak, a sobie powiedz, bo fajnie, czyli no, tak, wiem, poza tym, tak jak mówiłeś, no, czytam listy, przyglądam się, staram się zapamiętać nazwiska, bo wiecie jak to jest, jeśli ktoś zapamięta ciebie z imienia, a najlepiej z imienia i nazwiska, to się ktoś czuje wyróżniony. Sam to bardzo lubię. Tak, po pierwszą trójkę, no to wszyscy zapamiętają, a ja się staram zapamiętać właściwie wszystkich. Nie zawsze się to udaje, ale bardzo, bardzo się staram. No dobra. Dalej będąc, słuchaj, przy tym twoim przygotowaniu, no bo tak, człowiek orkiestra, wiadomo, muzykę ogarniasz, tak. Filmy nagrywasz, opowiadasz o ludziach i tak dalej. Powiedz, jak wygląda twój dzień wyścigowy, bo często możemy posłuchać, pooglądać wywiady, jak wygląda to od strony trenerskiej, zawodniczej, jak zawodnik się pakuje na zawody i tak dalej, się do nich szykuje. Załóżmy, że masz no, taki wyścig, który jest oddalony o 100 km, całe miasteczko zawodów, no, otwiera się około godziny 8. To powiedz mi, o której godzinie wstajesz, jak się pakujesz, czy to dzień wcześniej i jak? Co no zabierasz ze sobą? Te podstawowe rzeczy takie, nie? Bo to ciekawe bardzo. No przede wszystkim to trzeba być dobrze zorganizowanym człowiekiem. Po pierwsze, trzeba się dzień wcześniej spakować, żeby tak jak zawodnik jak najdłużej spać w danym dniu, no bo sen, no to wiadomo, doktor, lekarz i sprawca wielu dobrych rzeczy. Więc w moim garażu mam kilka zestawów nagłaśniających do nagłośnienia danej imprezy i mniej więcej wiem, jaki to będzie plac, więc wiem, które paczki mam wziąć. Jeśli źle spakuję sprzęt na poprzedniej imprezie, no to już się mam troszeczkę kłopot, więc zawsze staram się spakować tak samo sprzęt. Później no, bardzo mocno studiuję całą rozpiskę godzinową. Wiem, że najpóźniej na godzinę przed startem pierwszym muszę rozpocząć mówienie. Więc no tak wyliczam, korzystam z Google Map, to się właściwie nie myli, więc zawsze to oceniam. Ale rzeczywiście dobra organizacja, troszeczkę na kwadratowo wszystko spakowane, opisane, a jeszcze bardzo ważna rzecz dla mnie, jestem pisarzem, w sensie takim, że każdą imprezę opisuję sobie, rozpiskę robię ręcznie. Nie robię tego na komputerze, nie próbuję zapamiętywać imprezy danej. Tylko wszystkich sponsorów, wszystkich liderów zapisuję sobie wcześniej. Też łatwiej zapamiętać. I ja to pamiętam, po prostu. Czyli zobaczcie, te przygotowanie to tak jak my się szykujemy do zawodów, mamy swoje treningi, tak Habas jedzie swoje treningi, czyli po prostu musi zgłębić całą tą wiedzę, zarówno o zawodnikach, o sponsorach, tak. O miejscu, o lokalizacji. To jest jedna rzecz. No i co? Tak naprawdę jak wam się wydaje, że musicie wcześniej wstać, pojechać, startować w swoim wyścigu. Zobaczcie, często więc to jest tak, że jak macie start o 13, a macie 100 km do miejsca startu, czyli załóżmy przy szybkich drogach to jest 1,5 godziny jazdy, godzina wcześniej, to sobie o 10 wyjeżdżacie na start. A Habas musi wyjechać prawdopodobnie około 5 rano. Tak, tak właśnie się dzieje. A wracasz około 19. Tak, wtedy, kiedy my już sobie w ciepłych kapciuszkach siedzimy i nie wiem, i oglądamy sobie powtórkę Pucharu Świata na przykład z cyklokrosu. No dobra. Do tego jeszcze wejdę słowo. Do tego jeszcze jestem bardzo operatywny, jeśli chodzi o nagłośnienie tego. Wolę, jak mam na przykład imprezę z nagłośnieniem obcym, a więc organizatora, to nie zawsze tego chcę, chyba że są to naprawdę wielkie stadiony i tego typu sytuacje, no to ja już nie dam rady. Ale jeśli jest to normalny plac boju wyścigu kolarskiego, to ja wtedy wolę wziąć swój sprzęt, no bo mam wtedy wszystko pod jednym płaszczem. Nie muszę patrzeć na mikser, żeby sobie tam ogarnąć. Dobra, to tak, ostatnie dwa pytania. Dwa słowa o cyklokrosie. Dlaczego jest dla ciebie najciekawszym? Bo wiem, że kochasz najbardziej cyklokros tak samo jak ja, ale najpierw, zanim podsumujesz, to powiedz o jakimś takim fuck-upie największym, który ci się zdarzył podczas prowadzenia imprezy, czegoś nie wziąłeś kabla. Wiesz, tak, ja nie wziąłem butów na przykład, nie musiałem nie ogarnąć kasku czy czegoś. No, takie rzeczy się zdarzają, nawet najlepszym, więc miałeś było to? Tak, oczywiście. Śmiało. Nie było to na wyścigu kolarskim akurat, ale jechałem w tym roku. Jechałem na wieczorny bieg stargardzki, taki bardzo dobry, stary, no, z takim dobrym dziedzictwem bieg nocny. I będąc 40-50 km właśnie od domu,
zobaczyłem, że jadę w klapkach. Okay. Ale miałem po drodze siostrzeńca, od którego. A ty się tam nachodzisz, tak? Ty się nachodzisz. To nie jest tak, że sobie stoisz, tylko cały czas zasuwasz, latasz, siebie czasem bardziej nogi bolą niż nas po tych wyścigach, prawda? Tak, tak, tak. Więc te buty, no to jest taka zmora. Raczej ze sprzętu nie zapominam, okay, bo zawsze mam w skrzyneczkach wszystko popakowane. A nigdy się tak nie zdarzyło, że to się nagle zepsuło, coś tam z tych rzeczy. No jak na razie tfu, wszystko. Te klapki są takim, takim najbardziej jaskrawym wspomnieniem. Zdarzały się takie rzeczy, dlatego w Szczecinku na Velo Baltic miałem taką sytuację, że padł sprzęt, ale mam zawsze dodatkowy głośnik 2, po to, żeby mieć taką sytuację opanowaną, a w ostateczności mam jeszcze stary, klasyczny megafon. Jadę z megafonem. To petarda. Dobra, no to teraz jeszcze tylko, dlaczego ten cyklokros? Dlaczego ten przełaj? No to trenerze, no to ty i ja wiemy, że przełaj w Policach to właściwie rodzimy się z tym przełajem. Z naszego pokolenia, bo nie ukrywam, że trener Burzyk jest tylko troszeczkę młodszy ode mnie. Właściwie wychodziliśmy poza dom, poza blok, no to kolarze jeździli. I ci kolarze jeździli najczęściej w stronę lasu. Bo ty się jeszcze na sekcję załapałeś, a ja już nie. Ja się załapałem, tak. Ja kończyłem tę sekcję. No. Więc... No i właściwie tylko dlatego, ponieważ ja rosłem w magii kariery i różnych sytuacji kariery Andrzeja Mąkowskiego. Moim idolem takim pierwszym, jak poszedłem do klubu, to był Wojtek Kadrzyński, to był Sylwek Arek Ceniuch. No tam było jeszcze kilku zawodników, ale mówię już o tych kadrowiczach, więc tylko dlatego kocham przełaj, bo ja chciałem być przełajowcem. No i mamy medalistę Mistrzostw Świata, nie? Z naszego miasta. Tak, tak, tak. No Andrzej Mąkowski jest przede wszystkim tym pierwszym, ale już teraz nie pamiętam, kto to powiedział, ale jeden z takich znanych kolarzy w Polsce powiedział, że on nie chciał być Cipollinim, nie chciał być Scarponim, tylko chciał być kolegą z klubu. A to właśnie, Przemek Gierczak o tym mówił, że on chciał być właśnie tak jak Piech, tak jak no ci koledzy Barul od niego z ekipy. I ja to samo. Chciałem być zawsze kolarzem, ale mi kolarstwo kojarzy się zawsze w pierwszym momencie z kolarstwem przełajowym i dlatego. A dodatkowo jeszcze dramaturgia, zmienność sytuacji, dynamika, płacz, ból, ten dźwięk przepychania, naprawdę, to trzeba być na wyścigu kolarstwa. Aż mi ciary bo to tak jest, nie? I to jest, no, nie od parady jest to powiedzenie, że cyklokros czy kolarstwo przełajowe to jest godzina w piekle. W piekle i to jest rzeczywiście w piekle. Ja doceniam zawodników, ale doceniam też kibiców, tych wprawnych kibiców. Słuchajcie, gdyby kibicowi kolarstwa w Belgii, mówię o kolarstwie przełajowym. W Belgii, przepraszam, tylko ci wejdę, w Belgii, żeby oglądać kolarstwo przełajowe, to jest tak fenomenalny sport, tak doceniany, że tam się płaci się bilety. Ale tak czy tak, gdyby im zliczyć kroki, to jest wiele kilometrów, tak, bo oni non stop biegają. Tak. I ja to samo na spikerce robię, słuchajcie. Gdybym zmierzył sobie ilość kroków, to byłoby wiele, wiele kilometrów, dlatego te buty, a to Darek Skorupa kiedyś powiedział, że zimą szczególnie dla spikera najważniejsze są buty. Tak jest. Słuchajcie, no co, to zakończymy ten wywiad. Jeszcze do niego może wrócimy, bo z tobą można gadać na wiele... A to już Tibi czeka. Tak, już czeka na nas Tomek. Więc zakończymy ten wywiad. Kto wie, może ten wywiad rozpocznie serię wywiadów w Burzowozie. Może być. Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać. Także pamiętajcie, cyklokross rządzi. Rządzi czy nie? Rządzi, oczywiście, że rządzi. To jako pierwsze i nie przestanie.